mamy akcję, można powiedzieć, ogarnięcie. Ogarniamy ogólnie plac, bo zawsze tam pod tą siatkę sobie tam troszeczkę takich rzeczy odkładaliśmy, żeby nie przeszkadzały nam. Ale teraz tak, po cóż my to robimy? Ano po cóż robimy to? Po to, bo będziemy mieli w tym roku problem ze zmieszczeniem się ze zbożem, bo w tamtym roku było wszystko na bieżąco wywożone do skupu. W tym roku nie będzie, bo są kontrakty. Niestety koronawirus zrobił tak, że kontrakty są późno odbierane, będą w tym roku, praktycznie we wrześniu. Także musimy jakieś 500 ton zboża, oby 500 ton było i więcej, gdzieś tu złożyć. Tutaj mamy przechowalnię, w tej przechowalni wcisnęliśmy kiedyś 250 ton, ale to przez tamtą dziurę i było wszystko zamknięte. W tym roku może z 200 ton tam wepchniemy, bo mamy takie, będziemy takimi beleczkami zastawiać drzwi. Tutaj może wejść nam maksymalnie też jakieś może 150 ton na plac. Do tamtej przechowalni małej wejdzie z 70. No i resztę 70 mamy w tym. W tych silosach możemy te 70 też tam jakoś zmieścić. Ale gdzie reszta? No właśnie o to chodzi, że resztę to złożymy tutaj. Bo myśleliśmy, najtańszy sposób na złożenie zboża jakie jest? No pod chmurą, wiadomo, nie? Myśleliśmy o tych kondonach, tych białych tunelach foliowych, ale tam wypożyczenie tego to też tam kosztuje. No i w ogóle też jest problem z tym, żeby to tam wypożyczyć. Pewnie, a jeśli nie, to nie wiem, może jakaś firma by tam chętniej to wypożyczyła, ale nie chciałem się za bardzo tym tam przejmować. Wolę zrobić to tu, na ziemi. Tak, dokładnie. Najtańszy sposób. Może tutaj stąd nie widać, ale powiem wam tak. Jesteśmy tutaj na górce. Tu ogólnie jest górka. Kiedyś tu były usypane kamienie, bo tutaj też było taki placyk kiedyś, bo to ta siatka. Tu były drzewka i tu było właśnie takie usypane, to jest taka górka. I teraz tak, jak ustawiamy sobie skrzynię, tak sobie wymyśliliśmy, najtańszy sposób. I tak myślimy właśnie położyć skrzynię. Myśleliśmy, czym je zasypać, więc wpadliśmy na pomysł, żeby zasypać te skrzynie porąbanym drewnem, które mamy. Można powiedzieć, nie wiem, czy to będzie głupie, czy nie głupie, ale tak, zrobimy po prostu podkowę, literkę U tutaj w poprzek i tutaj do nas. Wyłożymy to plandeką to wyłożymy, 15 na 20, wsypiemy w to zboże, zrobimy taką wannę, można powiedzieć. Wsypiemy w to zboże i przykryjemy następną plandeką i będziemy mieli, można powiedzieć, taki, nie wiem, tunel, nie tunel. No mam nadzieję, że to powinno się sprawdzić. Woda nie powinna podcieknąć, bo to jest górka. Jak ktoś ma właśnie jakieś górkowate gdzieś jakieś górki, to górki zawsze można wykorzystać. Woda nie podcieka, chociaż i tak od spodu będzie plandeka, to w sumie zobaczycie za niedługo. Dzisiaj tylko poukładamy, może nawet plandekę rozłożymy, bo to i tak musimy rozłożyć, zobaczyć na jaką szerokość możemy sobie pozwolić. No i tyle, dobra. Tyle z teraz. Działamy.
mamy takie, znaczy tak, ogólnie jak to zacząć, powiedzieć wam. Mamy problem ze zbożem, z magazynowaniem tego zboża, więc wpadliśmy na pomysł, znaczy szukaliśmy rozwiązania najpierw, co tu zrobić, żeby tanio przechować zboże. No wybudować halę to koszta paręset tysięcy złotych. Plac zrobiliśmy tam po lewej stronie za przechowalnią. To się sprawdza w 100%. Przykryje się tylko plandeką i do września spokojnie. I spokojnie można powiedzieć, że do września sobie to tam leży pod tą folią, bo mamy na tym betonie zrobiony skos. Woda odpływała sobie i w tamtym roku w ten sposób przetrzymaliśmy żyto do prawie do końca, do 20 września chyba trzymaliśmy żyto na tym placu i nic się nie stało, także pod chmurką. No to teraz myślimy tak, no plac mamy, ale jeszcze nam brakuje na jakieś może 200 ton, 300, no na jakieś 200 ton pewnie braknie jeszcze nam, jeszcze to mówiłem, przydałby się plac, ale no beton kosztuje, czasu nie ma, bo to wiadomo, żywa tuż, tuż, a my jeszcze, no my mamy w tym roku tyle roboty, że się nie wyrobiliśmy z czymkolwiek. No i wpadliśmy na pomysł, to może po prostu na ziemi, tak jak to robią w Ukrainie. W Ukrainie robią tak, na przykład no, na zwykłym polu, po prostu na polu biorą. Na polu, o, odwrotnie węże założyliśmy. No i to nic. Na zwykłym polu po prostu ubijają, powiedzmy tam przetalerzują, czy tam zaorają nawet. Ubijają tą glebę. Nie wiem, czy na plantekę to kładą, ale mi się wydaje, że chyba północ słyszałem, że po prostu na ziemię wysypują te zboże i zostawiają nawet w niektórych przypadkach bez, po prostu wysypują na ziemię i robi się tam jakiś kożuch i tak zostawiają te zboże, jakieś pryzmy takie potężne lub przykrywają plantekami pewnie, a my zrobimy trochę bardziej, zabezpieczymy to. Nie będziemy robić takiej fuszery, można powiedzieć, bo to się będzie liczyć każde ziarko. I weźmiemy tak, od dołu wyłożymy, tak widzicie ten plac, od dołu wyłożymy sobie plandeką. Zrobimy taki basenik, coś a la basen. Wyłożymy ładnie plandeką, mamy taką 15x20 i do tego później jak będziemy zasypywać, nakryjemy, usypiemy taki ładny stożek później i przykrywamy, i wtedy będziemy przykrywać dopiero plandeką następną na wierzch. Czyli zrobimy taki, można powiedzieć, tunel foliowy, no taki kondo, nie kondo, coś w tym rodzaju, tylko dwuczęściowy. A z wierzchu przyciśniemy prawdopodobnie jakimiś oponami, z jakiejś wulkanizacji przywieziemy albo coś, albo jakiś inny sposób przy to, po prostu, żeby ta plandeka nam nie odleciała. Ale opony chyba mi się da, że będą po prostu najlepsze. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest taki plan. Mamy tutaj właśnie, to jest fajnie, bo tu mamy taką górkę, gdzie na tej górce, no wiadomo, nigdy woda tutaj nigdy nie stała.
także nie powinno nam tutaj podcieknąć, tym bardziej jak będzie od spodu plandeka, no po prostu nie powinno nam to podcieknąć. Nie powinno, ale zobaczymy, czy nie podcieknie. Ale dużo przyczepa. Ciekawe, ile tu by weszło tun. O, ziemniaczek. Jakie długie korzenie. Ha, ha. Macie ziemniaczek. Dobra. Ile tam jeszcze? Pół metra jest to akurat. Będzie na styk. Będzie nawet nad to. Pięknie, fajnie to wygląda. Trochę tu wejdzie. Tylko ta skrzynia nam tutaj trochę przeszkadza. Ale to się weźmie pladeka tu, tamto się wciśnie tu, dociśnie się zbożem i będzie szczelne. Nie zacieknie nic, nie powinno nic zacieknąć. No i dobra, jak wam się podoba? O, także spada, ale to nic. Żniwa będziemy to dokładnie robić, będziemy przykręcać pewnie tymi klepkami tutaj poprzyłapujemy tą plandekę, żeby nie spadała i będzie najtańsze przechowywanie zboża w historii Ediego, chyba nawet do przechowalni wtedy nawet nie trzeba będzie za bardzo pchać. A spadło, dobra, kit z tym. Ale Marian... Dobra, starczyła ta plandeka. Na styk. Jest idealnie. No i drugą taką samą, albo i większą trzeba będzie na wierzch dać. Będzie większą trzeba dać. No to jest 20 na 15, tak? To trzeba będzie 20 na 20 dać. No. No to trzeba będzie 20 na 20 plandekę wziąć. Dać na wierzch i będzie taki ładny kopiec kreta. Kopiec zboża. Zarąbisty, nie? Jak wy tak myślicie? Mój pomysł? Jeszcze nasz pomysł. O, wszystko teraz szlak trafia. Dobra, tyle z najtańszego silosa w historii Ediego. Fajnie to wygląda.